Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Cześć, znowu ze mną, jej. Bubble Bobble, to jest gra, którą nagrywamy trzeci raz, bo już dwa razy wcześniej nagrywaliśmy i gdzieś się zapodziewały pliki, jak mówimy. Tak. Czy to dobrze? Nie, no tak sobie, ale... No ale przynajmniej sobie przypomnimy, ogólnie ja w dzieciństwie grałam w dwójkę. Tak, dwójka jest troszeczkę inna, bardziej fabularna, plus... Niestety. No i taka trochę znaczy, no jest bardziej dopracowana graficznie i można latać. Tak, i niestety nie da się w kooperacji grać, bo jak grasz na dwóch, no, to masz turowo, nie? No, jedna niestety. Ginie i druga to zaczyna. To jest gorsze. Okej. Two players. No i cóż, no chyba każdy zna tę grę. No Snow Bros. Jest trochę podobne do tego, nie? No też mi się z tym kojarzy. Ale to chyba było takie najbardziej pierwsze z tego wszystkiego. Też grałem w Dinos and Bubbles. Ty się mówisz o czym, że było pierwsze? No to, co teraz gramy. Aha, okej. Okay. No. Okej. Okay. Te roboty, jak ja to nazywam. No to są takie, w sumie co? One są nakręcane. No. Są jeszcze proste, natomiast potem są duchy i one już są głupie. No i normalnie w dwójce można było naciskając przycisk właśnie strzelania, można było latać. Mhm. Kurde. Co było w sumie konieczne. No i tam byli też bossowie, czasem tak, nie? No. No i tutaj też trzeba dość szybko z bąbelków zabijać te tak, potwory. Tak, tak. Jeszcze tego nie mieliśmy, ale wtedy wiadomo, się stają takie czerwone, nie? I wybuchają. I chyba nie można też za długo, nie? Zwlekać. Tak, się pojawia coś dziwnego. Tak. Pojawia się ten taki duch. Baba Jaga, hehe. Tak na to mówiłam, jak była mama. Powiem ci, że bardzo często się spotykałem w dzieciństwie, że jak coś było złego w jakiejś grze, to nazywano to babą Jagą. A, okej. Okay. No. Takie zboczenie polskie. Polskie z dzieciństwa. O, weź. Jej. No, ile nagramy, tyle nagramy. W sumie nie wiem. No, zobaczymy. Jak szybko zginiemy, to można jeszcze raz. A jak zginiemy później, to... To nie. Ważne, żeby było powyżej 10 minut. Tak. Okay. To strzela. Tak. Czy już nie? Jezu, nie chciałem tak. Dobra, wracamy. Dobra, nic, żyjemy. Jezus Maria, aż się zakolpowałam, sorry. Oj. No to już umieram. No widzisz, bo tak to jest, jak się przerywa. Ojej, dobra. Nic się nie stało, żyjemy. Ach, montaż. Nie no, żartuję. Straszne rzeczy. Nie, to trzeba pamiętać, że od trzeciej minuty jakoś. Aha. Okej. Okay. Ale nie, mi się bardzo szybko mylą przyciski ogólnie, niestety. No, zaczynam się zgadywać czy coś i wtedy... No... Zwłaszcza w tej grze, gdzie jest to istotne dosyć. No. Że w Mario na przykład może sobie postać w jednym miejscu, poczekać, popatrzeć. Tutaj nie ma za bardzo na to czasu. O Jezu, jak ja nie lubię tej misji. Ale poszło szybko. Nie chcę mi się tam iść. W sensie, hehe, takie śmieszne, bo to w kształcie ducha jest, ale nie. XE. Czekaj, tu się zbierało chyba napis extra, o ile dobrze pamiętam. Aha. Okej, okay, i chyba jak się za długo czeka... Wow. Chyba jak się za długo czeka... Weź jeszcze właśnie ten. Ej. O! Kurde. Nie, to nie może być extra, bo jest D. No właśnie. Expand chyba. Tak? Expand. Też mnie zabiły. Fuck! Ile ja żyć straciłam, teraz ja nie wiem już sama. Dwa. Jezu, bo tu, kurczę, nie wiem czy tak będzie na nagraniu, że to... O Jezu, będzie się zacinać! No fuck! Jeszcze raz mnie zabił. No trudno, to od nowa będziemy grali. Co? Jezu. No, tu się nie da chyba... No dobra, wiem, 10 minut. A może są kontynuacje? No nie, bo teraz to jest prawie, że 5 minut i to jest trochę mało, wiesz? No, wiem.
Ale to jest trudne. No wiem, że to trudne. Dlatego właśnie w to gramy. Nie jest ta gra taka łatwa. Dodatkowo, tak jak mówię, ja mam tendencję do tego, że mi się przyciski mylą. Boję się go. Okej, został jeszcze tam i niestety podejrzewam, że się może uwolnić. Wtedy będzie zapieprzać. Jej. No ale z drugiej strony też nie mam za bardzo jak go... No nie mogę tam... O, dobrze. Trochę strach, bo nie masz żyć. Nie mam? A, to fajnie. Masz zero. Jej, aha, to tam jest napisane. O, jak ja nie mam podzielnej uwagi, ja naprawdę mi się trudno skupić. Nie, no na pewno masz większy niż ja. Serio? Przecież ty lepiej grasz, ja bym w Mod Illuminanie na przykład nie dała tak rady. Tak, bo ja... nagrywamy już Modiego Inane, bo pewnie najpierw będzie ta retro niedziela, zanim to się pojawi. Tak, bo nagrywamy to 24 kwietnia, a będą Pocket Tanki i wtedy w następnym tygodniu. Także mamy Modiego Inane, mamy 3 odcinki i już właściwie jesteśmy na takim etapie, że pokonaliśmy Kamiennego Psa. Znaczy ty pokonałeś. Znaczy pokonaliśmy, to jest za dużo powiedziane, bo z nim nic się nie robi tak na dobrą sprawę. Kurwa, co ja mam tutaj zrobić? Nie wiem. Mam się iść poświęcić, nie. I umrzeć? Ja mam przynajmniej 2 życia, to ja tam pójdę. Kurde, bo można jakoś tym niby, nie? Ale... O, fajnie! O, teraz to jest zabawnie, ci powiem. Za mało tych bąbelków idzie. No nie, no fuck. Co za gówno. Fajne plansze, podobają mi się. Czekaj, a jakbym tak zrobił? O! O! Masz. Dobra, to nie. No dobra, wypadałoby też tego zabić. Niby jest jeden. O! Jej. Jakoś się udało. O, ja się boję. Spokojnie, potem będzie trudniej. Mam nadzieję, że pomogłem. Jej. Fuck. Jezu. Jezu. Najgorsze jest... Najgorsze jest to... O nie! To one wygoniły. Czy mam dalej grać? Nie mam, nie? No, nie, no zginęłaś. LOL. Ej, ja dalej nie dojdę, to jest dla mnie za trudna gra. Jeszcze przy gadaniu. No, rozumiem. To wiem, pograj dalej. No, mogę pograć dalej. Jest już 8 minut, jeszcze 2 minuty i będą reklamy. Ale nie, bo musisz pamiętać o tym, że trzeba wyciąć. Ale jest ponad 8 minut. Tam chwilę. Dobra, to pograj. Ja popatrzę. Popatrz, i zaraz reklama się pojawi. Przepraszam, że tak powiedziałam. O! To był troszeczkę tak ciutwa. Ej, co to jest? Nie wiem, jakiś różaniec. Weź go. Ej, ja... jest ogólnie ciekawa rzecz, bo ja nie mogę stąd wyjść. No widzisz... A nie, o, dobra, mogę. No bo jakby się mogło latać, tak jak w dwójce, to luzik, nie? Raczej. Tak. Chociaż tam też nie zawsze chyba ze wszystkiego dało się tak wyjść. Nie, niektóre no. Ściany, przez niektóre nie można było przenikać, ale... Aha. A Jezu, jeszcze ten tu jest! Dobra, poradzisz sobie. No. Widzisz? No sam sobie nie poradziłem, musiałem bonus mieć. No, to sobie sam poradziłeś. Tylko z bonusem. Nie można używać rzeczy. Nie strzelaj! O nie! To... czekaj, jeszcze minuta. Postaram się wytrzymać. Boże, takie nagrywanie biznesowe. Zostań youtuberem. Poradnik. Jeśli nie będzie 10 minut, to damy na minutę czarne tło na koniec filmiku. Zajebiście. No słuchajcie, tu jest taka akcja, wspieramy ludzi różnych. Różnych. Ogólnie ci przeciwnicy są w jeszcze innej grze. Tak? Chuck and Pop. A. Dokładnie tacy sami. Jest. Uja. No, one są za szybkie, też nawet się nie da przed nimi uciec. No, no Jezu! Zabił... A nie, nie zabił mnie. Myślałem, że mnie zabije. No widzisz? To źle myślałeś.
Ej, zobacz, to w środku wygląda trochę jak creeper, ale tak leciutko tylko. A, dobra, tam jest... Kryjce. Płód jest w środku. Płód? W tym. Chodziło mi w bańce, jak się tego ducha złapało. No, już jest 10:40. A, to już mogę się nie starać? Dobrze. A, jeszcze to może pogram trochę. Spoko, ile możesz? No, w Snowbrosie jednak jesteś lepsza. Tylko, że w Snowbrosie w sumie jest fajne to, że nawet jak jest się słabym, to można mieć dużo kontynuacji. Tutaj niestety gra nie pozwala na takie ekscesy. No, ale tak jak mówię, ja po prostu przy nagrywaniu to 50% gorzej gram. Bo ja nie umiem gadać w jakiś w miarę sensowny sposób. Znaczy ogólnie nie umiem gadać w sensowny sposób, a jak nagrywam, to już w ogóle. Ja sobie poczekam, aż oni tutaj wejdą. Jeszcze dwóch jeszcze zostało. Teraz sobie tu poczekam. W ogóle Becca jakbym tutaj wszedł na samym początku. Ojen. Poczekaj, to w tym, w Snowbrosie takie były rundy. Co najmniej niestety jedna. O, nowi przeciwnicy. Serio? A jednak nie zwróciłam uwagi. No. To było dosyć proste. Czyli poczekaj, masz jedno życie, czyli tak naprawdę masz dwa, bo jest zerowe. Tak, zerowe się liczy, no. Okej. Okay. No. Cykro, zginęłaś. To nic. Musisz tylko hajs z reklam. Musisz walczyć dla nas obojga teraz. Dobrze. O, jakie serduszko tam jest. Tylko widzisz, co tu się dzieje. Aaaa! O nie, przepraszam, musiałeś przeze mnie iść do niego. Nie musiałem, ale chciałem. Ale dobra, dostałem życie i tak. Aha. W sensie, bo mam jedno cały czas. No, właśnie. Czyli musiałem mieć dwa. Jezu, nie, tylko nie ten duch. Ej, to nie wiem, myślisz, że to nie wiem, przez to, że to serduszko i tak był... Nie, wydaje mi się, że może przez punkty, wiesz? Przez punkty, no bo ja go nie zdobyłem w ogóle. No tak. Ale się wkurwił. Tak, lepiej nie rób, bo skoczysz na niego. No spoko. A jakoś go trzeba. No tak, ale zaraz przyjdzie sam. O, jaki on mądry! O! Czy uda mi się zdobyć? Nie. Niepotrzebnie skakałem tam. Już 22 runda. Aha, dobra. Tylko w bok. W sumie nie mam innej opcji, jak użyć tego. A właśnie, na tej wysokości trzeba... Ej! Chyba, że to w ścianę uderzyło. W drugą ścianę, nie w tą, co chcesz. O właśnie, że tak. Nie wiem. Trochę głupie, ale dobra. O! O! Trzy za jednym razem. O! Jaki ty mądry. Tak sobie. O! Brawo! To już była runda logiczna. Trzeba było myśleć, ja jestem zmęczony tym. No, niestety, teraz żerują na twoich zwłokach. No, ale już jest 10 minut, spokojnie. A, to dobrze. Dobrze, przepraszam, ciągle o tym mówię. Bo oczywiście tylko o tym myślałam, nagrywając to, aby zarobić 5 groszy. Ej, dawno nie wchodziłem na AdSense'a i nie widziałem za bardzo, ile tam jest... O kurde! Od razu mówimy, że jeszcze ani razu nie mogłeś wypłacić. No nie, bo wypłacić można od czystu. Tak. Ja pewnie mam jakoś 100 ileś. Ciekawe, co to będą za przeciwnicy, nie? Jak jest takie coś. Widzicie pierwszy YouTuber, który mówi otwarcie o swoich zarobkach? Nie, dobra, nie ktoś ma. Tam pewnie coś tam mówił. Znaczy, wiele mówi o swoich zarobkach, ale większość mówi nieprawdę. No, że w ogóle. O nie, my to w ogóle dopłacamy do tego biznesu, panie. Tak, na pewno. Tak.
To jest praca jak w kopalni, bo trzeba usiąść i nagrać. Ja pierdzielę. I my, no, a górnik, thanks. Znaczy ja rozumiem, że czasem może się nie chcieć wcale tego nagrywać, wiadomo, jak to się już sta jakiś zarobek, no ale kurde, gadanie, że to jest naprawdę jakieś ciężkie, w ogóle to jest masakra po prostu, to jest tak puste, masakra. Są ludzie, którzy nigdy nie skalali sobie rąk pracą. I nie mówię tutaj tylko o fizycznej pracy, ale ogólnie o czymkolwiek, co musi mieć ten... Jakiś wysiłek. No, ej, fajne, widzisz, bo tu jest ogień i patelnia. Patelnia? To na dole, na czym ja stoję. Aha! Popcorn! Aha, dobra! I dlatego, bo tu ogień może być. Aha! Jest! No, zginęłeś na patelni. No, ale jest 16 minut. No, zmieszczą się 3 reklamy. Nie, no jedno. Przepraszam. Dobrze, w takim razie do następnego. Aha, to co, kontynuacja to, jakaś, czy co? To jest hasło, jakbyśmy chcieli wpisać i grać od tego momentu. A, nadal się nagrywa? Tak. A. No dobra, to na razie.